Widzisz, takie mieszkanko sobie kupiłem. Trochę dachu mi zabrakło jeszcze, ale jest. Dwie fury parkuję pod domem. No, tak się ustawiłem. Wiesz. Od razu, nie wiem, jakaś promocja była, bo z bendem dostałem chałupę, wiesz? Jest. Ja no. No ale takie owi. Ale mieszkanko klasa. No. Rozumiem, że za gotóweczkę. Za gotówkę. Ja mam żonę. No tak. No. No, mam ją, mam ją. Mam. A gdzie ona jest? Właśnie, a wiesz, przecież co? Nie by poznał. A wiesz co, wzięła suchy prowiant, no. Namiot i na tydzień poszła z domu. Survival uprawia. Nie, nie, wyprzedaże się zaczęły, wiesz, jest. Po co ma bidulka do domu wracać, wiesz, tam prześpi pod fokusem od 8 do 8, nie, spokój jest. No, a przynajmniej w domu nikt nie pierdzieli głupot, nie? O, no a ty dalej, kawalerski stan, niebieski ptak, dawno się nie widzieliśmy. No. Słuchaj, ja kulił nogi nie potrzebuję. Jak chcę wyjść na spacer, mam psa. Kurde, no, żona też mnie czasami wyprowadza, nie? Przykładowo, no. Wychodzę sobie, wracam, trzecia w nocy, późno, nawalony jak autobus, psina siedzi w kąciku, oczkami przewraca, nic nie powie. Co ty gadasz? No? Ja miałem identycznie, człowieku. Raz wróciłem do domu, późno w noc, 19 była, wiesz, jest... Ty, nawalony jak sztandar. Jedno piwo wypiłem, wiesz? I powiem ci, żona też stała w drzwiach. Też tylko ślepkami przewracała. Nic nie mówiła. Przez 3 miesiące. Identyko, człowiek, identyko. No. Ale właśnie, dawno się nie widzieliśmy. No. A ty świetnie wyglądasz, stary, nie? No jakiś fitness, crossfit, sport, jakiś coś? Nie, jestem na takiej diecie od paru lat, wiesz? Takiej, no... Czekaj, prezydencka, kapuściana, Dukan, która? Nie, czekaj, ona się nazywa MSNUG. To znaczy? Moja stara nie umie gotować. Szarp mnie jak Patryk Dudek sprzęgło! Oj, bierz mnie jak Protas Kasprzaka! A ja nie wiedziałam, że ty masz gościa. No właśnie, to jest żona moja, Dorota, to Maciek jest... Maciek. Dorota. A co ty taka, co się stało? Coś zapomniałem, czy coś? Wiesz co, tak chodzę po tym fokusie i tak nagle pomyślałam, że muszę po prostu tutaj przybiec do ciebie i muszę z ciebie zedrzeć te wszystkie fatałaszki i cię tak przez kolanko muszę przerzucić i tak bach w tyłeczek i bach, i bach, i bach, i bach, i bach, i bach. Ale to później. A ja mam psa. Wiesz co, ja się muszę czegoś napić, wiesz, bo to jest... No dobrze. To jest, będę zaraz opadnę. Chłopcy, ależ mamy długi przedpokój. Proszę piweczko dla was. Piweczko. Dorota, no co to jest, no? Janusz, przepraszam cię. Strasznie cię przepraszam. Ja głupia, ja źle. Janusz, ja się do ciebie przeprowadzę! Ty stary, ona jest jakaś nienormalna! Ale o co ci chodzi? To, że żona od razu nie otworzyła piwa, to nie znaczy, że trzeba się denerwować! Nie, ona się jakoś dziwnie zachowuje, no! Janusz, chcesz się rozwieść? Ja się chętnie ożenię! Nie, no człowieku, no! Ty, coś tu się dzieje w tej chałupie. No właśnie, bardzo dobrze się dzieje. No chłopca, co wy tak siedzicie? Jak, ale Dorotko, przecież cicho siedzimy, nawet nic się nie odsypamy. Co siedzicie tak bez wódki? O, Doroto! Tyś jest złoto! Kto cię ma, ten trafił stówkę, może walnij z nami lówkę! Chętnie! Ale jak, Dorota, przecież ty wódki nie pijesz, przecież ty nie lubisz wódki, ty mówisz, przecież nawet w domu kieliszków nie mamy! Kieliszki są dla bab! Do pełna! Ale, Dorotusia, przecież ty nawet jak ja raz się potknąłem o flaszkę pustą i... Ale przecież ty mówiłaś, że śmierdzę wodą, ale... Popitka? Pierwszego nie przepijam. Stary, ona jest jakaś nienormalna! Janusz, jeszcze jedno złe słowo o twojej żonie w mojej obecności dostaniesz w ryj.
ale wal, stary, no gorzej być nie może! No. Jak gorzej? Przecież jest idealnie! Ale jak idealnie? Jak idealnie? To, że żona przynosi ci z uśmiechem na ustach piwo i wódeczkę, tak? To, że obiecuje ci fantastyczny seks wieczorem, to jest idealnie! To jest idealnie! Nie no, jest, no. Nie no, w sumie mogłaby być jeszcze nago. Maciek, ty se swojego pieska rozbieraj, wiesz? To był taki zameczek pod brzuszkiem za modu i to mu szybkie futerko będziesz ściągał, wiesz? Chłopaki, chłopaki! Chodźcie, szybko zaczęło się! Ale... W telewizji puszczają powtórki z Euro! Z naszymi, z najlepszymi momentami naszych. Jak ja uwielbiam piłkę nożną. Naprawdę, ta taktyka na boisku, te zwody, granie, wiesz, tu wszystko takie elegancko, naprawdę. Ja biorę piweczko, siadam w fotelu, biorę pilota, pyk, gmeram w pępolcu, jestem zadowolona. Tak. Dorotuś, kochana moja, co ty pieprzysz? I najbardziej nie lubię tego, kiedy sędzia nie widzi spalonego. No jak można nie widzieć spalonego? Dorotuś, czego nie widzi sędzia? Spalonego? Janusz, przecież cię uczyłam. Spalonego. Kiedy napastnik w momencie podania jest za linią obrony. Kocham cię! Nie, nie! Nie, stop, stop! Co tu się wyprawia w tym domu? Dorota, jak ty się zachowujesz i to przy gościu, no! Janusz, ostrzegam cię! A w dupę se wsadź te twoje ostrzeżenie! Halo, gdzie jest moja żona? Zły demonie, opuść jej ciało! Dzwoń po egzortystę! Dzwoń po egzortystę! Dorota, co się dzieje? Co? Jeszcze mi powiedz, że zaczęłaś sikać na stojąco! Ja rozwaliłam twój samochód! Jak ja się cieszę! Ja myślałem, że teściowa przyjeżdża! Jaka ulga! Ale nic ci się nie stało, wszystko w porządku? Nie no, wiesz, troszkę głowa mnie boli. Ale co, uderzyłaś się, biedaku? Tak? Nie no, musiałam wykuć o tych spalonych, sronych, to wszystko, tych zawodników pomieszać. Naprawdę no, jak napastnik za linią? Jak za linią? Przecież tam nie ma żadnej linii, Janusz! Przecież tam nic nie ma, tam nic nie widać. Jaka linia obrony? Ale wszystko okej, tak? Nie no, się jeszcze wody napiłam, to mnie teraz trochę muli, powódzę. Ale dobra była, dobra. Ale Dorotuś, słuchaj, bo ty się troszkę zestresowałaś, tak? Troszeczkę tak. No, to ty weź moją kartę, jedź na zakupy, się odstresujesz, tak? A ile mogę wydać? Ile chcesz, żabko, no. Tyle razy ci powtarzałam, żebyś do mnie nie mówił w ten sposób i zwłaszcza przy obcych. Wróciła! Wróciła! Janusz! Janusz, przecież ona rozwaliła twój samochód! Zajebiście, nie? Nie no, ja przez swoją żonę jeszcze przed chwilą myślałem o małżeństwie, ale teraz to ja zmieniam orientację. A dlaczego? Wolę narazić dupę niż swoje Porsche. Ale Janusz, ale macie! No ale macie!